Zatrzymaj się tutaj. To Jackson. Co tu robisz? Stoję sobie. Masz zakaz. Zostań w wozie. Załatwiam interesy. To nie załatwię, nie wolno ci tu przebywać. Aresztuję cię. Mam jakiś problem? Kogo widzę? Już po tobie. Koniec, świński ryju. Do ciebie mówię, panie Goddard. Spieprzyłeś. Wax rozdepcze cię jak żabę. Dlaczego on ciebie obraża? Na twoim miejscu zadbałbym o ochronę. O czym on pieprzy? Skurwiel dokładnie wie, o co biega. Dość. Odpieprz się. Ścisz. Powiedziałam, jest za głośno. Umyj ręce i siadaj do kolacji. Nie wiem, czy mówił serio. Proszę tylko o ochronę. Tylko tyle. Co się stało? O czym mówiłeś? To drobna sprawa. Nie mam prawa wiedzieć? Kolacja na stole.
Siadaj. Muszę coś znaleźć. Czego szukasz? Może tego notesu z adresami? Usłyszałam słowo ochrona. Musisz mi wszystko wyjaśnić. Nie pytaj o nic. Muszę coś załatwić. Nasz syn omal nie zginął. Wiem, przecież tam byłem. Wchodzisz do domu i od razu łapiesz za telefon. Bez słowa. Co 5 minut wyglądasz za okno jak przestępca. Opłacają cię? Co? Płacą ci dole? Kochanie, nigdy nie wziąłem ani centa. Ale muszę coś załatwić. Kto nam grozi? Nikt. Zabijałeś ludzi. Tylko przestępstwo. Puk, puk, panie milczący Błękis. Zdziwiony? Chodź tu. Zamknij się, suko. Gdzie dzieciaki? Tu jesteś. Cześć, mały. Jak się nazywasz? Ja jestem Christopher. To ja zabiłem twoją rodzinkę. A teraz zabiję ciebie. Mój pistolet. Podoba ci się? Chcesz? Masz jaja. Chociaż jesteś młody. Nie boisz się umrzeć? Chcesz mnie zabić? Chcesz strzelić? Proszę bardzo. Śmiało. Weź pistolet, no weź. To twoja szansa. Weź. Przyłóż mi do głowy. Pociągnij za spust i zabij mnie. Wystarczy, że naciśniesz spust. Dałem ci szansę, ale nie masz jaj. Tak jak twój stary. Tchórz. Dlatego umrzesz. Śpisz. Słyszysz mnie? Otwórz oczy. To ja, twoja babcia. Pamiętasz Melissę? Zakochałeś się w niej, gdy byłeś u nas ostatnio. Gdy się dowiedziała, co się stało, błagała, żeby przyjechać. Myślę, że bardzo cię lubi. Piętnaście lat później. To wszystko twoje.
Tak. Od 5 lat Elliot jest tu szefem. Mówi, że to dobra inwestycja. Pewnie kupimy, jak tylko dostaniemy kredyt. Chcecie kupić? Fantastycznie. Romantyczna historia. Kucharz i kelnerka razem kupują knajpę. Amerykański sen na jawie. A co z moim synem? Będzie na zmywaku? Danny nadal jest naszym synem. A Elliot nie jest kucharzem. Tylko menadżerem. To prawda, jesteśmy razem, ale o ile wiem, to nie zbrodnia. A więc o co chodzi? Byłem niegrzeczny? Skończmy już. Czego chcesz ode mnie? Mam pomóc z pożyczką? Pomagać w domu? Przykro mi, że ostatnio nie byłem zbyt miły. Ale to niezbyt przyjemne, kiedy pieprzony kucharz, przepraszam, menadżer, odbiera mi rodzinę. Nie straciłeś nas. Raczej odpuściłeś. Ja odpuściłem? W jaki sposób? Bo otwierałem jak wół? Musiałem was jakoś utrzymać. Znam cię. Jesteś uczciwym i pracowitym facetem, ale inni też pracują. Różnica jest taka, że ty chcesz odkupić przeszłość, a to niemożliwe. Twoi rodzice nie żyją, nic tego nie zmieni. Po prostu zginęli. Niesłychane. Stokrotne dzięki. Powiedz mi lepiej coś nowego. Byłeś wtedy dzieckiem. Wybacz sobie. Spójrz w przyszłość. Bardzo cię kocham. Wróć do mnie. Nie każ mi patrzeć, jak umierasz. Nie chcę mieszkać z gliną. Tylko to w życiu potrafię. Mam zostać kucharzem dla ciebie? Nie mogę być z kimś, kto idzie na dno. Kocham cię. Pokochałam cię, gdy miałam 10 lat i gdy czuwałam w szpitalu. Ale już więcej nie mogę. Elliot jest dobry dla naszego syna. To dla mnie źródło szczęścia. Tutaj jest moje miejsce. W porządku. Jesteś szczęśliwa. I to mi wystarczy. Kiedy mogę zobaczyć małego? Kiedy tylko zechcesz. Powodzenia. Na pewno dostaniecie kredyt. Kocham cię. Jak poszła klasówka? Dobrze. Na pewno? W szkole byłem od ciebie gorszy z matmy. Cześć, chłopie. Tata. Witaj. Jak leci? Dobrze. Dzięki, że go przyprowadziłeś. Która godzina? 3:00. Trochę pochodzimy. Wrócimy tutaj. Dobrze. Jak tam test z matmy? Pan Herbert nie wymaga za dużo? W razie czego wytargam go za uszy. Jestem prawie gotowa. Trochę mocniej. Nie, nie można za mocno. Mark Goddard? Koleżanka Andrews. Wiem, kim jest. Jak się czujesz? Dobrze. Na pewno chcesz iść? Na pewno. Pamiętaj, że to seryjny socjopata. Pojawia się tu raz na miesiąc. Szuka kobiet. Bez świadków. Ofiary atakuje nożem od tyłu, a potem rabuje.
Ona wszystko wie. I zgadzasz się? Tak. Chcę dorwać tego sukinsyna. W porządku, nie stójcie w jednym miejscu. Musi być naturalnie. Chłopaki będą tuż obok, więc jak zaatakuje, odsuń się i nie przeszkadzaj. Trzyma się? Coś ci pokażę. Zacznie grozić ci nożem. Kiedy zaatakuje? Spokojnie, jest dobry w sztukach walki. Myśli, że jest jak Bruce Lee. Zamknij się, chcę pokazać, jak ma chronić twarz. Pewnie pokażę ci tak. Jest dobry. Pamiętaj, że to kawał chłopa, ale nie martw się. Ja będę w pobliżu. Spójrz na moje nogi, jestem jak ogier. Po nogach widać, że żre jak ogier i nic więcej. To nie było miłe. Trochę się spociłeś, ale to normalne. Nie masz się co bać, wszystko jest pod kontrolą. Będę za tobą jak pies ze suką. Bez przesady. Źle się wyraziłem. Posłuchaj, najważniejsze to panować nad sobą. Inaczej można zrobić błąd. Masz słuchawkę, będziesz wszystko słyszała. Jak wyglądam? Super. To do roboty. Niezła babka. Gdyby wiadomo było, kiedy przyjdzie, byłoby łatwiej, ale skoro nie wiemy, trzeba czekać. Jak tam na posterunku? Już mnie nogi bolą. Mamy przerwać? Skądże znowu? Tropicielka. Jeszcze jaka? Podejrzany typ w niebieskim na trzeciej. To nasz człowiek. Przepraszam, nie chciałem cię nastraszyć. Podejdź do bankomatu. Przyszedł. Nie odwracaj się, oddaj mi portmonetkę, albo dostaniesz. Wezwijcie karetkę, szybko. Co teraz? Come on!
Co jest? Masz lęk wysokości? Polecimy razem. Tu Mark Goddard. Po sygnale wiesz, co robić. Jeśli nie wiesz, to odłóż słuchawkę i szukaj najbliższego szpitala. Tu kapitan Alert. To już dziewiąta. Sam policz. Dziewiąty truposz przez ciebie. Mordujesz i do tego sam się narażasz. Mam gdzieś twoje osobiste problemy. Wszyscy mamy problemy. Przebrała się miarka. Zawiadomię prokuratora. Dobiorą się do ciebie, słyszysz? W czym mogę pomóc? Ktoś wzywał policję? Jesteście z policji. To dobrze. Jestem Goddard. A to mój partner. Co się stało? Popatrzcie na to. Wiem. Pokazałem szefowi, on kazał wezwać policję. Kiedy ktoś po to przyjdzie? Ma przyjść za kwadrans. Robimy odbitki w godzinę. We're just 1 hour. Dziękuję. Officer? Mam się czegoś obawiać? I'm not gonna get in any trouble for this, am I? No. Nie. Dobrze pan zrobił. You see anything? No. Widzisz coś? Może tam. Poczekaj. Jesteśmy z policji, możemy porozmawiać? To pan? To moje zdjęcie, skąd je macie? Z laboratorium. To twoja mamusia? A to tatuś? Wszystko w porządku. Jestem z policji, muszę porozmawiać z twoją mamusią. Poczekaj tutaj, dobrze? Zaraz wracam. O co chodzi? Co mu robicie? Czy to pani mąż? A to pani córka? To jest jej ojczym. A prawdziwy ojciec? W Szwecji. To wolny kraj. Mogę robić zdjęcie komu chcę. Ty ścierwo, ona ma 6 lat. Odpieprz się, to moja pasierbica. Ma zaledwie 6 lat, jest bez ubrania. Aresztuję cię. Puść mnie. Ty kretynie. Mogliśmy go przyskrzynić. Pokazałeś, że policja jest brutalna.
Módl się, żeby nikt tego nie nagrał. Gdzieś zginęła mi czapka. To nie jest dobre dla zdrowia, kochasiu. Nic mi nie będzie. Wyglądasz mi na glinę. Naprawdę? Nie, ale często to bywają. Masz co zajarać? Prosisz gliniarza o faję? Zwykle coś mają. Wiem, że ty też coś masz. Mógłbym cię zakuć. To lubię. Chodźmy stąd. Tłumaczyłam mojemu synowi, żeby nie rozsypywał płatków, bo to $6 za paczkę. Wyobraża sobie, że może sypać te płatki i gapiąc się w telewizor, polewać je mlekiem. Ale teraz opakowanie płatków kosztuje $10. To pieniądze wyrzucone w błoto, rozumiesz? Jak byłam mała, były tylko dwa rodzaje płatków. Life i Coco Puffs. Lubisz Coco Puffs? Lubię. Nie są złe. Ale najlepsze są Honeycombs. Królewskie płatki. Polerne Honeycombs. Pamiętam słynną kryjówkę z reklamy. Coś mi się przypomina. Ktoś sprytny musiał to wymyślić. Nie pytaj mnie, jak to było, bo mnie to guzik obchodzi. Wystarczy, że ktoś wymyślił takie gówno. Niech będzie. Tak czy inaczej, białe cwaniaki, zupełnie jak ty, robili taką kampanię. Wymyślili tajemniczą kryjówkę, gdzie będą się chować i sprzedawać te płatki w tajemnicy. Zebrali dzieciaki różnego wzrostu, koloru skóry i tak dalej. I zaprowadzili do tej kryjówki, którą nazwali kryjówką płatków Honeycombs. Siedzieli tam i obżerali się tymi płatkami aż do bólu. A wszystkie dzieciaki, ja, ty i inni, siedziały przed telewizorami. Patrzyły, jak tam ci jedzą i sami też chcieli zjeść. Żeby było podobnie. I śpiewali piosenkę. Jeśli zaśpiewasz, to zrobię ci laskę. Co mówisz? Jeśli zaśpiewasz mi ładnie tę piosenkę, to zrobię ci tak, że umrzesz z rozkoszy. Jak zaśpiewam? Naprawdę? Wiem, jak to idzie. Usiądź wygodnie, kotku. Znam jeszcze inną. Brawo. Spokojnie. Co on tu robi? Diane. Możesz już iść. Przykro mi, było fajnie. Nazywam się Donald Malls. Jeśli pozwolisz mi sięgnąć do kieszeni, to pokażę ci moją odznakę. Glina? Drzwi były otwarte. Może zechcesz mnie wysłuchać. Nie wyglądasz na glinę. To było lata temu. Czego chcesz? Przedstawić cię kilku znajomym. Rozmawiałem już z twoim szefem, Elertem. Wiem, że lubisz ostrą grę. Można zrobić mnóstwo szmalu. Punktualnie o 8 podjedzie limuzyna. Jeśli nie przyjdziesz, zatrzymaj pieniądze. To nagroda za wzorową służbę. Jeśli przyjedziesz, czeka na ciebie jeszcze więcej kasy. Musisz wiedzieć, że przyjazd tutaj oznacza wejście do naszej organizacji. Bez prawa powrotu. Do zobaczenia. Załóż garnitur.
Dokąd jedziemy? Na plażę w Malibu. Mogłem wziąć deskę surfingową. Możemy w każdej chwili zawrócić, sir. Żartowałem. Mark Goddard, proszę za mną. Witaj, Mark. To moja asystentka. Rachel Gill. Miło mi. Mark jest z policji Los Angeles. Panowie wybaczą. Co jest grane? Na razie gra muzyka. Goście się bawią i tyle. Ale śmieszne. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Właśnie do tego zmierzam. Słyszałeś kiedyś o J.I.? Oświeć mnie. To rodzaj klubu. Przyjechałem, żeby dowiedzieć się o klubie. To wyjątkowy klub. Członkami są tylko wybrańcy. Załatwiłeś tego, co napadał przy bankomatach i to daje ci przepustkę do klubu. Nic nie rozumiem, ale zainteresowałeś się. Chciałbym przedstawić ci moich znajomych. To starzy przyjaciele. Panowie Wax i Foster. Prezesi J.I. Otóż nasz klub to bractwo byłych funkcjonariuszy policji z całego kraju, którzy podczas służby zabili co najmniej 9 osób. Naszym celem jest zwalczać przestępczość obok prawa. Zamiatamy z ulic śmieci, morderców, gwałcicieli i całą resztę. Płatni tropiciele, ale bez wynagrodzenia. Nieoficjalnie finansuje nas rząd federalny na zasadzie miesięcznej pensji. Ale nie robimy tego dla pieniędzy. Jeśli ci się nie podoba, droga wolna. Bractwo istnieje już ponad pół wieku. Jest tajne. Mamy swoje siedziby w Nowym Jorku, Chicago, w Bostonie, Detroit, Filadelfii. Zawsze proponujemy współpracę, gdy ktoś zastrzeli 9. przestępcę. Teraz twoja kolej. To jakiś zbiorowy dowcip. To nie dowcip. Dość już. Co to ma znaczyć? Myślisz, że to żart? Panowie wybaczą. Pokażę ci coś. Chodź ze mną. Pamiętasz Sifalkę? Molestował nieletnią. Oskarżył cię o pobicie. Cudem uniknął kary. Chcesz? Wiem, że masz ochotę. Nadal twierdzisz, że to żart? Rozumiem, że potrzebujesz czasu, żeby to ogarnąć. Prześpij się z tym. Zastanów się. Zostawię ci mój numer na sekretarce. Jeszcze jedno, nie było cię tutaj. To nasza tajemnica. I tak nikt nie uwierzy. Co znaczy wasz skrót? Justice Incorporated. Spółka akcyjna Sprawiedliwość. Mark, wiem, że jesteś skonfundowany. Wydaje mi się, że to nie dla mnie. Zwracam. Wiem, że chcesz odnaleźć zabójców swojej rodziny. Mamy kontakty. Możemy pomóc. Zastanów się. Ciekawe. To tutaj.
Jeden wystarczy. Nie dziwię się, że trafiłeś 9. Nie lubię, jak ktoś chce mnie podejść. Limuzyny, hotele, to też nie twój styl. Wielu rzeczy nie lubisz. Taki już jestem. Może chociaż lubisz sportowe auta. W garażu są 3 do wyboru. Chcesz morderców? Mamy całą listę. Wiesz, co to Concrete Lion? Nie. Nie jest znana, ale wkrótce może nabrać złej sławy. To mała organizacja przestępcza. Odpowiadają za 12 zabójstw w Los Angeles. To Jeremiah Pope. Trzeci od góry w tej organizacji. Niebezpieczny typ. Bądź ostrożny. Dam ci namiary. Malls chce nas wysadzić z siodła. Ale bez niego nie będzie łatwo. Nienasycona chciwość. Taniej będzie go zniszczyć. Jego organizacja jest zbyt silna. Kupimy najlepszych od mokrej roboty. Wkrótce przyjmiemy 10 nowych. W takim razie zaczynamy wojnę. A co z naszą operacją? Mamy na razie przyhamować? Przeciwnie, rozszerzamy działalność. Laboratorium może działać na okrągło. Przerobimy wszystko do piątku, a to znaczy, że od poniedziałku możemy normalnie rozprowadzać towar po szkołach, czyli biznes się kręci. W porządku. Załatwiłem pokaźny transport broni od przyjaciół z Kuby. Doug, musisz polecieć do Meksyku, żeby dopilnować odbioru towaru. Dlaczego on, a nie ja? Dlatego, że twój potencjał umysłowy wystarczy jedynie, by uruchomić mały budzik. Wprawdzie Grab nie jest Einsteinem, ale i tak jest to niebo lepsze od ciebie. Wygrałem. Johnny zawiezie cię z lotniska do domu Ramireza. Uważaj na siebie. Nie wydaj wszystkiego na prochy. Nie mam najmniejszego zamiaru. Pilnuję się. Zabieraj się stąd. Stój i czekaj. Jasne. Rozumiem. Przeszukałeś go? Jest czysty. Przyniósł kasę? Przyniósł. W porządku. Przysyła cię nikt Donato? Jasne, skarbie. Donato to głupi fiut i tyle. Kto cię pytał zdanie? Spokojnie. Każdy wie swoje. Nikt może czasami nie mieć humoru. Ja tylko handluję towarem. Przyszedłem kupić. Przedtem jednak muszę spróbować. Można? Muszę sprawdzić, co to jest. Proszę. Dziękuję. Uważaj. Jezu, Richmond się dowie, że cię tu wpuściłem, to mi łeb urwie. Coś mi się zdaje, że od ciebie śmierdzi gliną. Gliny to zaraza. Zabijam ich z nudów. Pokaż pieniądze. Przelicz. Przepraszam za to. Bardzo mi przykro. Nie chciałem. Nie mówcie nikowi. Poszalałeś? Tu nie wolno palić. Nie podskakuj. Zabierzcie go stąd. O co ci chodzi? Nikt da ci wchodzi.
Hey, Mark. Cześć, Mark. Dobrze się spisałeś. Niezbyt subtelnie, lecz skutecznie. Niewinni zginęli. Ofiary wojny. Poznałeś Rachel na przyjęciu. Przygotuję coś do jedzenia. Mamy steki. Jakie lubisz? Surowe? Lekko czy dobrze wysmażone? Czeka cię tu nie jedna miła niespodzianka. Siadajmy do stołu. Drugi po bogu w Concrete Lion to Donald Graff, bezwzględny morderca z ich grupy specjalnej. Jutro leci do La Ropa w Meksyku. Chodzi o zakup broni. To będzie idealne miejsce. Skąd znacie tyle szczegółów? Nasz klub działa już nie pierwszy rok. Przez ten czas zdążyliśmy pozyskać informatorów. Tych, co narobili w Portli ze strachu, dokładnie. Rachel pojedzie z tobą. Nic z tego, nikogo nie zabiorę. Będę pomocna, mówię po hiszpańsku. To nieistotne. Nie wciągnę w to kobiety. Rachel to wytrawny członek klubu już od 4 lat. No cóż, po prostu kocham tę robotę. Co to jest? To kupa pieniędzy. Wystarczy na rozkręcenie interesu i zakup domu dla ciebie i syna. Nie wezmę. Skąd to masz? To długa historia. Nie pytaj, tylko weź. Elliot zainteresuje się, skąd mam forsę. Powiedz, że zwróciłem dług. On nie weźmie. Nie ile mu daję pieniądze, tylko tobie. Zrób z nimi, co chcesz. Wyrzuć do kosza. Odchodzisz? Jesteś jakiś dziwny. Co się dzieje? Nie możesz tak po prostu wręczyć mi worka pieniędzy i odejść bez słowa. Opiekuj się małym. Czuję, że widzę cię po raz ostatni. Nie opuszczaj mnie. Znam to uczucie nie od dziś. Zawsze wracałem. Sama nie wiem, czego chcę. Czy masz zostać, czy odejść? Jak cię nie ma, tęsknię. Czy to ma sens? Ma głęboki sens. Tak musi być. Jaki jest plan? Po przyjeździe wynajmiemy pokój i poczekamy, aż się pojawią. Normalka. O której planujesz akcję? Pod koniec dnia, kochanie. Gdy zakończą transakcję. Mamy rozkaz zabić Graba. Zmiana planu. Obudź mnie, gdy dojedziemy. Strasznie tu gorąco. Powinni wiedzieć, że jest coś takiego jak klimatyzacja. Nie tęsknisz za domem? Nie bardzo. Dziwnie tu. Skąd ta blizna? Zgadnij. Wygląda jak otarcie po pocisku kaliber 38. Zgadłeś. Chcesz się kochać? Mamy trochę czasu. Rozumiem, że odmawiasz. Pozwolę sobie stwierdzić, że jest pan smutasem. Co jest? Zapomniałeś języka w gębie? Jakbym słyszał moją byłą żonę. Jakoś wcale się nie dziwię.
Otwieraj tę cholerną bramę. Gdzie on jest? Na prawo. Można się tu usmażyć. Obudź się, Grab przyjechał. Nie każ mi wstawać. Witam, senior Grab. Gdzie mam iść? Senior Ramirez czeka. Co to za miejsce, jak z filmu o Zorro? Nareszcie. Cześć. Witam, przyjacielu. Jak podróż? W porządku. Można dostać coś do picia? Rusz się. Nie musiał pan przyjeżdżać. Broń miała być dostarczona do Los Angeles już wcześniej. Znajdzie się w rękach chłopców na czas. Gdybyś cieszył się zaufaniem szefa, nie musiałbym przyjeżdżać. Przepraszam. Gdzie można dobrze zjeść? Mówi pan po angielsku? Co to było? Kontrolujemy sytuację. Idź tam. Helikopter czeka. To cała suma? Co do centa? Czuję spisek. Pulp i Grab zginęli. Nasz klub trzeba rozwiązać. A co ze mną? Nie martw się. Masz zniszczyć wszystkie ślady po klubie. I przygotuj na jutro mój samolot. Wrócę niebawem. Tak jest, sir. Co jest grane? Nie zmienię planów. I tak musiałem odwołać golfa i spotkanie. Przyszedł pan negocjować? Powiem ci, co mnie tak przypiliło. Przyszedłem po bardzo ważną informację. Kazałeś mi uganiać się za idiotami. Czy widziałeś, żeby strzelali? Kiedy? Gdy zamordowano ci rodzinę. Dawno temu, gdy byłeś chłopcem. Widziałeś, jak zabójca pociągnął za spust. A co za różnica? Za to słyszałeś strzały. Zanim mówiłeś na 5 lat. Skąd to wiesz? Znam cię jak starą płytę. Silent Blue. Co to jest? Silent Blue? To pytanie prześladuje cię od lat. Powiem ci, gdy będziesz gotowy. Dobrze się spisałeś, ale jest jeszcze jeden ptaszek do schwytania. Potem powiem ci wszystko, co zechcesz. Na razie. To Rachel. Powiedział, że odejdzie, gdy dowie się tego, co chce. Nie możemy do tego dopuścić.
Wiesz, że będzie drążył. Guzik mnie to obchodzi. Rób swoje i trzymaj go w szachu. Jeśli zacznie węszyć, zabij go. Tak jest, sir. To ostatni dowód. Resztą zajęliśmy się, jak pan kazał. Dobra robota. Dziękuję. Uczcijmy to. Chętnie. Mam nalać? Oczywiście. Imponuje mi twoja lojalność. Dziękuję, sir. That's good. Pan Richman? A ty kto do cholery? Mark Goddard. Mam wiadomość. Co się stało? W porządku. Wracam z grilla. Richman nie żyje? Zdecydowanie. Już coraz bliżej. Została tylko jedna robota. Gadasz jak zacięta płyta. To bardzo ważne. Zrób jeszcze jedną rzecz i na tym koniec. Obiecuję. Masz coś od bólu głowy? Idziesz się bawić? Muszę się przespać. Jutro zabieram małego do Disneylandu. Nie jesteś typowym członkiem klubu. To dla mnie komplement. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Ja też. Wiesz, co mi się marzy w tej chwili? Ty i ja w samochodzie. Jedziemy w nieznane. Nie oglądając się za siebie. Jutro jadę do Disneylandu. Jak myślisz, co poczuje twój syn? Kiedy? Kiedy dowie się, że nie żyjesz. Szczęście kiedyś cię opuści. Dlaczego zostałaś w klubie? Bo nie mam się kim opiekować. Co mam rozbić tym razem? Sprawdzę. Będzie nas więcej. Nic nie mów. Może coś się zmieni. Lepiej nie zadawaj zbędnych pytań, tylko rób swoje. And just do your job.
Panowie. Koniec gry. Nie strzelać. Dość tego. O co ci chodzi? Mogłem cię zabić. Co to za jeden? Co on robi? Zabierz mnie do szpitala. Nie wiedziałem, że to ty. Jestem dobrym gliną. Lepiej, gdybyś został dentystą. Co on robi? Załatwimy go. To był dobry człowiek. Partner mojego ojca. Przykro mi. Zaczekaj. Miałeś... co? Miałeś tutaj zginąć. Ale jest inaczej. Rób, co ci kazali. Przyszedł pani wnuk. Jak się czuje? Lubi, kiedy pan przychodzi. Podejdź tu. Wyglądasz szykownie, babciu. Umieram. Trochę się pogubiłem. Pomóż mi, babciu. Zrobiłem coś, czego ojciec nie pochwalał. Muszę o coś zapytać. Czekam na to od dawna. Jaki był mój ojciec? Był dobrym policjantem. A dlaczego go zabili? Sam znasz odpowiedź. Był podobny do ciebie. Zrobiłeś coś, czego żałujesz? Twój ojciec nie był święty, ale uczciwy. Nie chciał do nich przystać. Niestety było za późno. Ujął się za niewinnymi i musiał zamilknąć. Milczący błękit. Napijesz się lemoniady? Melissa była wczoraj, razem z Dannym. Powiedziała, że już z nimi nie mieszkasz. To prawda? Nie była ze mną szczęśliwa. Jesteście dla siebie stworzeni. Ona cię kocha. Kocha cię. Życie jest zbyt krótkie. Uwierz mi. I zbyt ważne. Wróć do niej. Dobrze. Ale muszę jeszcze coś załatwić.
Co się tam dzieje? Wyląduj na szosie. Spotkamy się na lotnisku. Wyląduj tutaj, słyszysz? Mam lądować na autostradzie? Musisz. Nie da rady. Pożałujesz. Kabriolet.
wyląduj albo po tobie. Cześć. Co słychać? Do zobaczenia. Baw się dobrze. Niedługo wrócimy. Mamo, nie pójdziesz z nami? Mogę? Co się stało z restauracją? Nie cierpię ryb. Nie cierpi ryb. Reżyseria. Scenariusz. Zdjęcie. Muzyka. Wystąpili.